Moim gościem w dniu dzisiejszym jest rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, pani Grażyna Kieśniowska. Dzień dobry, pani rzecznik. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani rzecznik, od czwartku niestety w sieradzkim szpitalu pojawiły się nowe zachorowania na COVID-19, na koronawirusa. No i w związku z tym macie dosyć trudną sytuację i dużo pracy. Tak, potwierdzam. Pierwsze trzy przypadki zdiagnozowane COVID-19 z wynikiem dodatnim były w czwartek. Po tych wynikach nastąpiła decyzja o pobieraniu wszystkich i badaniu wszystkich pacjentów i personelu. Podaliśmy kontakty do sanepidu, całe listy robimy cały czas na bieżąco, uzupełniamy, dopisujemy, zbieramy wywiady i stwierdzono wtedy ognisko zakażenia w oddziale nefrologii. Oddział nefrologii został zamknięty. W tej chwili mamy trzy oddziały zamknięte. Mamy oddział kardiologii, nefrologii i diabetologii. To są wszystkie oddziały łącznie z oddziałami wewnętrznymi, czyli to jest nefrologia chorób wewnętrznych, tak to się nazywa, i tak i leczymy też choroby wewnętrzne w tych oddziałach. Także to są trzy oddziały. Na dzień dzisiejszy mamy 80 przypadków. No właśnie, pani Grażyno, bo na bieżąco prowadzicie personelowi, pacjentom, myślę, że nie tylko z tych oddziałów, badania jako takie na obecność wirusa i tych zachorowań przybywa. Jest ich w tej chwili 80 potwierdzonych, z tym, że badania dalej trwają. Tak, ponieważ to są pierwsi pacjenci, to są badania rutynowe, natomiast następne badania też dla bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ wychodzą wyniki dodatnie u pacjentów bezobjawowych i też przesiewowo, na przykład do zabiegów też tych pacjentów badamy. Natomiast 35 osób jest to personel. Personel jest bezobjawowo, choruje na COVID-19, przechodzi ten COVID, natomiast pacjentów 40 mamy bezobjawowych. To należy podkreślić, że to są pacjenci bezobjawowi. Natomiast u 5 pacjentów te objawy COVID, one się pokrywają jakby z tymi chorobami współistniejącymi, także natomiast nie zagraża ani zdrowiu, ani życiu tych pacjentów, nic nie zagraża. Pacjentów z wynikami dodatnimi przewozimy do szpitali, do Łodzi i do szpitala jednoimiennego do Zgierza. Dzisiaj mamy jeszcze 13 pacjentów do przewiezienia. Natomiast mimo to, że ktoś ma dodatni wynik, a jeżeli już to leczenie na jednostki chorobowej, z którą się zgłosił i jest bezobjawowy, a dodatni, taki pacjent też może być zabrany do domu. I wiem, że są decyzje niektórych rodzin, że takiego pacjenta po prostu zabierają do domu, do siebie. Wtedy wiadomo, że będą całą rodziną przechodzić kwarantannę, ale takie są decyzje rodzin. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, żeby takiego pacjenta wypisać do domu, to za zgodą rodziny też ci pacjenci wtedy nie będą przewożeni do Łodzi, do szpitali zakaźnych, tylko po prostu wypisani do domu. Natomiast ci pacjenci z wynikami ujemnymi, oni są w oddziałach, oni są zabezpieczeni, są leczeni i też sukcesywnie będą wypisywani do domu. Pani Grażyno, zapytam teraz tak poważnie, ci pacjenci, którzy są bezobjawowi, rodziny podjęły decyzję o zabraniu ich do domów, podlegają oczywiście, wiadomo, kwarantannie, ale one te osoby przewożone są państwa sprzętem, czy przewożone pojazdami prywatnymi? Powiem tak, jeszcze nie wiem, czy te osoby były już wypisywane, no ale one oczywiście, to jeżeli rodzina przyjedzie po pacjenta, która będzie z tym pacjentem, to może zabrać takiego pacjenta, ale tutaj decyzje takie dalsze i opiekę jakby nad tą rodziną będzie sprawowała stacja sanitarno-epidemiologiczna. Będzie w kontakcie z rodziną i tu już są dalsze decyzje też stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bo chodzi mi o tą izolację, nie wiem, czy to prawda, czy potwierdzona jest informacja, że tego pacjenta zero w sieradzkim szpitalu jako tako na ten moment nie ustalono. No nie ustalono pacjenta, nie wiemy skąd to źródło zakażenia. Pani Grażyno, jest 35 osób z personelu medycznego. Czy to są w większości mieszkańcy Sieradza?
powiem tak, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, nie robiłam takiego wywiadu, nie zbierałam takich danych. Mhm. Dobrze, w związku z tym to przewożenie pacjentów jako takie do Zgierza w tej chwili, którzy wymagają hospitalizacji specjalistycznej, w tym kierunku trwa. Jakie decyzje Państwo jeszcze dodatkowo jako szpital dotyczące izolacji i zabezpieczenia jak gdyby innych zdrowych osób podjęliście? Od początku wprowadzaliśmy procedury, ponieważ tak jak powiedziałam w innych mediach, byliśmy szpitalem, który się przygotowywał na przyjęcie też pacjentów, gdyby były szpitale zakaźne przepełnione. Także mieliśmy od początku te procedury wprowadzone. Od początku każdy pacjent, który był kierowany do szpitala i do poradni, przechodzi wywiad epidemiczny. Natomiast mamy też zarządzenie, gdzie na przykład w sytuacjach takich niewskazanych personel ma się po szpitalu nie przemieszczać. No, mamy zachowywać bezpieczeństwo, procedury były wdrożone i tak powinien postępować personel zgodnie z obowiązującymi procedurami, a dodam, że to są procedury, które są i bazujemy na wytycznych Krajowego Inspektora Sanitarnego. Mm-hmm. Dobrze, nie odciągam Pani w związku z tym od codziennych zajęć. Jeszcze dodam, przepraszam, bardzo proszę. Redaktorze, może dodam od siebie o proszę pracy bardzo. Naszych poradni, bo też proszę. Myślę, że pacjent. No właśnie o to chciałem zapytać, czy kwestia pracy takiej codziennej, mówię o diagnostyce obrazkowej, laboratoriach, poradniach, czy to się odbywa, czy w związku z tym to wszystko jest zawieszone? Nie, to się odbywa, natomiast no też ten personel, który jest na przykład badany, to jest odsunięty zgodnie z procedurą od udzielania świadczeń. Natomiast w poradniach, no, w momencie, kiedy zaczęto odmrażać te działania w służbie zdrowia, my też wracaliśmy do już przyjmowania pacjentów w poradniach bezpośrednio. Natomiast w tej chwili mamy poradnię diabetologiczną i nefrologiczną, która przyjmuje teleporady, wykonuje. Mhm. Natomiast pozostałe poradnie też będziemy raczej wracali do tych teleporad, żeby no, nie narażać na niebezpieczeństwo naszych pacjentów. Są takie poradnie, które nie mogą jakby działać zdalnie i teleporad udzielać. To są poradnia chirurgiczna i ortopedyczna ze względu na swoją specyfikę i ta poradnia cały czas pacjentów przyjmuje. Natomiast w tych pozostałych poradniach, nawet jeżeli to jest porada, to lekarz kontaktując się z pacjentem też ustala, czy na przykład może bezpiecznie być tylko teleporada, czy ten pacjent ma się do nas jeszcze zgłosić. Na chwilę dzisiejszą to na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Dziękuję bardzo za te informacje, Pani Grażyno. Będziemy na bieżąco. Miejmy nadzieję, że tych zachorowań potwierdzonych nie będzie więcej, ale myślę, że takie informacje mimo wszystko powinniśmy wspólnie przekazywać mieszkańcom miasta. Zalecamy w związku z tym wspólnie z rzecznikiem szpitala daleko idącą ostrożność. Korzystajcie z usług placówek medycznych w miarę możliwości telefonicznie. Pomimo znoszonych obostrzeń warto pamiętać, Pani Grażyno, również o dezynfekcji rąk, częstym myciu rąk i maseczkach, prawda? I maseczkach, oczywiście. Należy pamiętać o tych zachowaniach, o których Pan wymienił. Bardzo dziękuję. Nie przeciągam. Do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.